Siema, z tej strony ponownie Przemek z kanału Arachnofobia Hodowla Ptaszników. Witam was wszystkich po tygodniowej przerwie na tym kanale. Ostatni film pojawił się dokładnie tydzień temu w sobotę i wydaje mi się, że taką regularnością będę musiał na ten moment was zadowolić, ponieważ pracy ze sklepem, z hodowlą mam naprawdę multum. Zatem od dzisiaj filmy pojawiają się co tydzień w sobotę. Zobaczymy, jak jeszcze z live'ami, może jakieś będą w środku tygodnia, natomiast filmy standardowo w sobotę co tydzień będą się tutaj pojawiać. W dzisiejszym odcinku pokażę wam pająka, którego zakładam, że nawet znaczna część arachnofobów polubi. Pokażę wam dzisiaj skakuna. Prosiliście mnie w ogóle od bardzo długiego czasu, żeby na sklep wpadły jakieś skakuny. Z tego też powodu udało mi się co nieco załatwić. A oprócz tego jeden skakun, a nawet dwa, będą do wygrania w konkursie, który zbliża się wielkimi, wielkimi krokami. Będzie to konkurs na 7000 widzów na tym kanale, połączony z takim konkursem na rok prowadzenia kanału, ponieważ, jak może zauważyliście, kanał powstał 4 kwietnia tamtego roku. Ostatnio był rok, nie robiłem z tego powodu żadnych konkursów. Uznałem, że połączę to w jedno. Dzisiaj obydwa te skakuny, które będą do wygrania, będziecie mogli zobaczyć. Dziękuję wam w ogóle, że jesteście ze mną tak długi czas. Bardzo mi z tego powodu miło. Tak więc co? Zmienimy trochę kadr i wlatują skakuny. Dobra, zatem zaczniemy od większego osobnika, który notabene jest do wygrania w konkursie, który za niedługo, tak jak mówiłem, na kanale się pojawi. Jest to taki samczor, już nieco większy, się na nas popatrzył. Philippus regius. Jest to już taki znacznie większy osobnik niżeli te, które są aktualnie na sklepie, które zaraz także pokażę. Jeśli chodzi o odmianę tego skakuna, to jest to, jeśli dobrze pamiętam, Soroa. Z tym, że Robert, który tego skakuna mi wysłał, nie był do końca pewny pochodzenia właśnie tego oto osobnika. Z tego też powodu poprosił mnie, żebym powiedział wam, że nie jest to materiał do rozmnażania, jest to raczej taki skakun, który po prostu ma pocieszyć oko w terrarium. Jeśli chodzi o pochodzenie tego skakuna, jest to Ameryka Północna. Generalnie skakuny to naprawdę mega bystre stwory, zarazem bardzo odważne. Potrafią naprawdę upolować sporo większą od siebie ofiarę, co zaraz postaram wam się pokazać na nieco mniejszym osobniku White Bahamas. Dymorfizm płciowy u tych pająków jest dosyć fajnie widoczny. Samce, tak jak tutaj mamy do czynienia z tym osobnikiem, ciemno-białe. Dorosłe samiczki, no zależy już od odmiany, natomiast od bardzo takich naprawdę śnieżno-białych kolorków przez taką pomarańcz. Zatem naprawdę są to kolorowe stwory. Zresztą nawet jeśli przyjrzycie się helicerom tego oto pana, no to jak widzicie, są one takie niebiesko-zielone, opalizują na taki fajny kolorek. Nie wiem, czy ten koleżka będzie chciał coś wszamać, ponieważ trochę go przyfutrowałem ostatnimi czasy, czyli przykarmiłem mocniej. O! Ale na szczęście mamy atak, no i bardzo ładny kolorek helicerów nam się tutaj ukazuje. Skakuny są w ogóle strasznie ciekawskie stwory. Zawsze gdy rozkarmiam, czy po prostu przekładam te pająki, one zamiast na przykład uciekać z miejsca, gdzie po prostu coś tam majstruje w pojemniku, one z zaciekawieniem obserwują, patrzą, czasem nawet podejdą bliżej, w przeciwieństwie do ptaszników, które najczęściej no po prostu uciekają. Jak widzicie, pająk ten, mimo tego, że no jest to rzeczywiście pająk i jak ktoś słyszy pająk, to już ma pełne porty, natomiast popatrzcie, jaki to jest przyjazny koleżka. Wielu moich znajomych, którzy od ostatniego czasu, gdy wrzuciłem zdjęcie skakuna na stronę, powiedziało, ej, ale to jest super. Nawet wśród osób z mojej rodziny, które no może niezbyt przychylnie gdzieś patrzą w stronę pająków, usłyszałem fajne komentarze typu, ej, jaki super, czy to jest trudno hodować? Więc no dosyć ciekawa rzecz, patrzcie. Teraz pokażę wam, jak one są ciekawskie, patrzcie, posłuka. On zamiast uciec, będzie obserwował tą pęsetę. Oczywiście jak przyjdę do niego bardzo blisko, to zacznie się odsuwać. Natomiast tak czy siak, w przeciwieństwie do ptaszników, są to straszliwie ciekawskie stwory. Jedyny problem u nich jest taki, że nie żyją one zbyt długo i trzeba je dosyć często doglądać. Jeśli hodujecie ptaszniki, to zapewne wiecie, że mając ich kilka tysięcy, nie da się co 3-4 dni zaglądać do każdego. Ptaszniki, zależnie od gatunku, natomiast chodzi mi o takie bardziej wytrzymałe, typu genikulaty, jakieś brachy pelmy, można do nich zaglądać co 2, nawet 3 tygodnie i totalnie nic złego im się przez ten czas nie stanie. To w przypadku tych skakunów warto dbać o dobre ich nawodnienie. Ja tak co 3-4 dni staram się popryskać po ściankach pojemnika,
Do pojemnika też zaraz przejdziemy. Natomiast dużo osób dziwiło się, po co ja spryskuję pojemniki u skakunów. Każdy ma swoją szkołę, każdy ma swoje patenty. Ja tak robię, bo się to u mnie sprawdza. Jeśli kogoś się nie sprawdza, no to po prostu tak nie robi. Koniec wątku. No dobra, skakun zajada się pysznym turasem. Swoją drogą wróciło na dzisiaj na sklep. Zatem badajcie i zgarniajcie, bo wiem, że dużo osób czekało. Teraz przez tydzień ich ponad nie było. No ten skakun już się delektuje jednym właśnie z takich wypasów. My go zawijamy, a teraz pokażę wam coś znacznie mniejszego i obawiam się, że będę miał problem ze złapaniem fokusa. Zatem lecimy. Zgodnie z tym, co przed chwilą powiedziałem, teraz na kadr wchodzi totalny szkrab, któremu chodzą co prawda muszki, owocówki po pojemniczku, których nie zjadł. Natomiast pokażę wam, że oprócz muszek, które bezproblemowo sprawdzają się jako karmówka dla tego skakuna, potrafią one już wszamać wylęk na przykład karaczana tureckiego czy świerszcza bananowego. Te muszki sobie zamknę, żeby mi nie uleciały. A my skupimy się, uwaga, na tej małej mrówce. Jest to także Philippius regius, jednakże jest to odmiana White Bahamas. Wrzucamy mu teraz tutaj turasa i popatrzcie, już zainteresowanie tematem. Ale czy na zainteresowanie się skończy? Chciałbym wam to pokazać, tak jak w przypadku tego samczora. Było to fajnie widoczne, jak łapią nieco większą ofiarę od siebie. Tutaj także fajnie, jakby to można było wam pokazać. O, o, o. I uwaga. Pyk. Tu raz już złapany, jeśli się nie mylę, ale mogę się mylić, bo jest to tak drobne. O, teraz jest złapany. No jak widzicie, bezproblemowo już poradzę sobie z takim wylęgiem. Jeśli chodzi o skakuny, one potrzebują koniecznie ruchliwej karmówki. Jeśli macie możliwość i wiecie, że ktoś w waszej okolicy hoduje muszki, owocówki, to polecam wam się w takie zaopatrzyć. Natomiast tak jak widzicie, no z wylęgiem one sobie już radzą, tak więc nie ma się o co bać. Bezproblemowo sobie już takiego turasa upolują. No niesamowicie urokliwe stwory. Chciałem wam go pokazać. O, tak się odwróci do nas. Patrzcie, jak sobie siedzi elegancko z turasem. Pokaż nam się, synku. Pokaż nam się, no. O. No i nie wiem, czy wy widzicie te oczka, ale są tak urokliwe stwory, że serio. Ja osobiście jestem w nich zakochany. Po długiej przerwie udało mi się jakieś znowu dorwać skakuny. Na sklepie zostało ich niewiele, więc zgarniajcie. Wydaje mi się, że warto. White Bahamasy są naprawdę prześliczne. Tutaj macie zdjęcie dorosłej samiczki autorstwa Roberta. A ja jeszcze, jeśli jesteśmy przy temacie karmówki, to chciałbym wam pokazać fajny sposób, który zobaczyłem kiedyś na filmie Kuby Skowronka, gdzie pokazał on fajny patent z karmieniem muszkami, owocówkami, który także stosuje przy karmieniu właśnie tych malców. Tak więc teraz zmieniamy kadr i pokazuję wam, jak karmić tymi muszkami, żeby nie wyleciał wam na cały dom. Z panem się żegnamy. Obiecałem wam, że tak jak mówiłem, pokażę wam teraz, jak karmić muszkami owocowymi. Generalnie, skakun na chwilę pójdzie na drugi plan. Generalnie mamy tutaj muszki z gatunku Drosophila hydei, czyli są to te większe muszki owocówki, które są dostępne w handlu. Taką hodowlę zakupuję u mojego lokalnego dostawcy takiego właśnie oto towaru. Mają one tutaj warstwę, taką papkę, którą się żywią oraz składają w niej młode, które później się wykluwają i oczywiście jest ich tutaj coraz więcej. Są to muszki, które generalnie nie latają, one jedynie co to potrafią skakać. Natomiast no, w momencie, gdy otworzymy, one bez problemu zaczną sobie wychodzić, skakać nam po biurku, czego oczywiście nie chcemy. Pokażę wam teraz, jak przy patencie, który zaprezentował kiedyś Kuba na swoim kanale, tu chyba jest nawet ten filmik, możecie w bardzo łatwy sposób poradzić sobie właśnie z tymi skaczącymi stworami. Słuchajcie, patent jest banalnie prosty. Potrzebujemy pojemniczek 250 ml z wodą oraz miękką pęsetkę po to, żeby teraz, patrzcie, muszki
mają to do siebie, że one idą faktycznie do góry, zatem warto tutaj sobie to wszystko zrzucić na dół. W tym momencie otwieramy i uwaga, strzepujemy sobie te muszki do wody. W takiej ilości, jaką potrzebujemy, resztę zamykamy, po to, żeby niepotrzebnie nam się tutaj gdzieś nie rozchodziły. I teraz patrzcie. Muszki, które wrzuciliśmy do wody, może nie tyle, że się tutaj nie topią, bo jeśli zostawilibyśmy je tu na dłuższą chwilę, to raczej nic z nich nie będzie. Natomiast one dzięki napięciu powierzchniowemu unoszą się po tej powierzchni. Moim błędem tutaj jest to, że wziąłem brudny pojemniczek, a może nie brudny, tylko który był uzupełniony przed chwilą torfem i one potrafią się tutaj wspinać znacznie łatwiej, niż by tego tutaj nie było. Natomiast one odbijają się od tej tafli wody, oczywiście za jakiś czas utoną. Natomiast na chwilę, gdy my musimy nakarmić te skakuny, wystarczy teraz, że sobie po prostu te muszki złapiemy miękką pęsetą, nie miażdżąc ich. No i wrzucimy do skakunów. Jak to wygląda w praktyce, już wam pokazuję. Otwieramy w tym momencie skakunowi pojemniczek. Bierzemy jeden, a tu już jakaś muszka chodzi. Dwa, zamykamy. No i co? Teraz czekamy chwilkę, żeby ten skakun coś złapał, ale już widzę, że siedzi z muszką. No i tak jak widzicie, patent jest dosyć prosty. Nie trzeba się tutaj ganiać, żeby zamknąć szybko pojemniczek. Wystarczy, że do takiego pojemniczka z wodą wsypiecie sobie dosłownie te muszki, no i będziecie je wybierać. Taka hodowla muszek, zależnie od temperatury, potrafi wytrzymać do 8 tygodni około, zależnie od papki, jaką stosujecie. Natomiast nie martwcie się, jeśli macie jednego, 10 skakunów, taka jedna hodowla wam w zupełności wystarczy. Polecam poszukać na wszelakich portalach ogłoszeniowych takiej hodowli. Jest to koszt 10-15 zł i na pewno gdzieś w okolicach swojego miasta znajdziecie. A jeśli nie, zaopatrzcie w wylęk, którym także bezproblemowo nakarmicie właśnie takie skakuny. To co, może jeszcze jakaś szybka aktualizacja jakiegoś kokonu i będziemy kończyć ten materiał. Zauważyłem przed chwilą, że z kokonu Fasciata, który odbieraliśmy w jednym z ostatnich odcinków, pojawiła się pierwsza nimfa, druga. Zatem chciałem wam ją pokazać. Generalnie niestety duża część tego kokonu mi odpadała, natomiast w dalszym ciągu jest tu gdzieś 40 sztuk, więc lipy nie ma. No jak widzicie, cała reszta jest już ciemna, będą linieć na przestrzeni następnych 2-3 dni na stadium L1, ale w ramach ciekawostki pokażę wam, uwaga, uwaga, kokon Nandu Tripepi, w którym cały czas nic się nie zmieniło. Cały czas mamy nimfy drugie. Nie wiem, czy pamiętacie film, w którym odbieraliśmy najbardziej włochaty kokon na mojej hodowli. Od tego czasu totalnie nic tutaj się nie zmieniło. Jak widzicie, cały czas mamy jasne nimfy drugie. Dobra, w tamtym odcinku były nimfy pierwsze, natomiast cały czas mamy co? Nimfy. Te pańki już mają 3 miesiące jako nimfy i dalej to są nimfy. Ciekawe, ile to będą jeszcze nimfy. Zatem jeśli ktoś pyta, co z Tripepi, no to odpowiadam, nimfy. Ostatnią aktualizacją na dziś jest kokon, który niesamowicie mnie bawi, czyli kokon Psomopous Irminia, z którego wyszło mi bagatela 6 sztuk, z której właśnie jedna mi uciekła. Muszę ją złapać. Tak jak widzicie, z kokonu wyszło mi dosłownie 6 sztuk. Kokon, no, jeden zdecydowanie ze słabszych. Natomiast co? Wiecie, co ja zawsze mówię, nie? Że lepiej być te 6 sztuk do przodu, niż 6 sztuk do tyłu. No, to tyle. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja w tym momencie kończę ten materiał. Dziękuję za oglądanie. Wpadajcie na sklep. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję wszystkim ponownie za rok kanału, który już był w tamtym tygodniu. Ale tak czy siak, bardzo mnie to cieszy, że w zasadzie rok temu z takiej mojej drobnej inicjatywy powstało coś naprawdę fajnego. No i zdecydowanie był to rok mocnego rozwoju. Zatem na pewno nie można nazwać tego rokiem straconym. Ja w tym momencie kończę ten film. Dzięki wszystkim. Trzymajcie się i do następnego. Hej.